Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafiosolec, witam was w kolejnym vlogu, jak widzicie, kiszonka na pełnej. Marcelo już tu jeździ dużym case'em pana Krzysia, morda mu się cieszy, dalej jeździ tata Marcela case'em, 90-ką tam pana Krzysia tata jeździ, a tu jak widzicie pędy już na pryzmie pracują, no pryzmy galante, końcówka już jest, więc mówię, nagramy vloga, coś tam sobie materiału nagrałem, więcej jeszcze dogram sobie u Marcela. Krzysiu już tam, jak widzimy, zaraz pójdziemy sobie do Krzysia, wsiądziemy trochę w kejsie, pougniatamy. No i co, dzisiaj kolejny vlog chyba taki prosto z pryzmy, bo no tam końcówka nam została. Za dużo mają chłopaki roboty i tak mówię, pryzmy w tym roku konkretne, to czemu nie? Można sobie nagrać coś tu ciekawego. No jak sami widzicie, robota idzie, kiszonka fajnie ścieczona. Trochę tego jest, od samego rana już u Krzysia katują tą kukurydzę. Ogólnie trzy zestawy tylko odwożą i nawet się wyrabiają, jeżeli tam wiecie, się szkarnia nie ma dużo do cięcia, w sensie, że nawrotów, to spokojnie i by się czwarty zestaw przydał, ale jak teraz tam wiecie, gdzie niegdzie do docięcia coś jest, to wyrabiają się w sam raz, tam jak te drzewa są, mają praktycznie kawał pola, tylko że mówię, taka fest kukurydza. Dzisiaj właśnie odebrali mi pługa z ATMP i też wcześniej nie wiedziałem, bym o wiele wcześniej już przyjechał. Ale i tak musiałem czekać, aż to odbiorą. Halo? Burza? Piaskowa? No pojebało ich do reszty. Idziemy do Marcela. A Marcelinią 90-kę usiadł. Ja pierdziele, jak się kurzy. No nie pada, jak widzicie, to była ta trawa podsiewana, a ten vlog, co wam tak trochę do gustu nie przypadł. Nie dziwię się, bo tam za dużo się nie działo. Ale właśnie tam było podsiewane, na razie za dużo nie wypuściło. Co? Dobry. Dobry. Cześć. Mamy kej. Kurwa, drzwi mówią. Ale poszedł człowieku, tylko tato mówi, albo wchodź, albo zamykaj. No to mówię, wchodzę. Ja patrzę, on zapierdala, nie? Jak ta robota idzie? No idzie od 8. Zobaczymy. Bo z tatą od 10. Ło, skurwesyn, to widzę, że wy ładnie dzisiaj tu pracowaliście. No ja mówię, nie wiem co się stało, bo Krzysiek mówi, że do mnie dzwonił wcześniej. Ja i normalnie SMS-y pisałem wszystko, więc zasięg miałem i nic mi nie doszło. Później wieczorem, jak mieli dzwonić za tempo, o ten pług, nie, że jadą. Kurwa, patrzę, nie mam zasięgu, nie? No to zresetowałem go i za 5 minut przez SMS, że Krzysiek do mnie dzwonił, nie? Nie, dobra, no to oddzwonię. Dzwonię, za to do Krzyśka się dodzwonić nie mogę. No i Krzysiek za 2 minuty dzwonił. Kurwa, gdzie ty jesteś? Ja mówię, no w domu, a gdzie mam być? On mi, ty kurwa, dzwoni, ja mówię, ja nic mi nie doszło, jeden SMS przez cały dzień dostałem, że Krzysiek mówi, że od rana właśnie dzwonił i tak mówię, ja pierdziele. Tak to od rana bym potem, później bym ten pług pojechał włożyć. A ja nie wiedziałem, bo myślałem, że ten, nagrywasz się z tymi fotoszkami. Nie, i tak mówię, kurwa, no ale dobra, na wieczór przyjechałem, jakiegoś bloka złapiemy, resztę będę musiał u was, a u was kiedy? Czwartek, o której? Tylko nie mówię, że od rana. No to dobrze, bo rano ale ja... Ale do samego wieczora zejdzie, bo tam jest. To dobrze, bo ja mam kurwa podkręcenie aparatu i mnie nie będzie od rana. No od rana nie, o jakiejś 12, 13 podobno mają. No o 12 mam podkręcenie, zanim w Płocka wrócę. No, no. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, bo... No coś tam będzie. Niżej przysiądę trochę, będzie mnie kręgosłup najgrzej bolał. No robota idzie, ty, no kurwa, ile tu będzie, no to nie wiadomo ile, no ale hektarów to jest 20 chyba. No jeszcze jak tam to skoczą, to będzie, no miało być 21, czy już jest tu? Nie, jeszcze nie. No, no to będzie 20, bo jeden ma zostać. Tak? No jeden ma zostać, bo no Krzyku powiedział, że już i tak jest kiszonki jeszcze no troszeczkę więcej niż w tamtym roku, no już tak ale więcej, a to jeszcze im zostało. No ledwo ciągniki podjeżdżają po mnie. No mówię, a pryzma nie jest jakaś mała. To tam Krzyszkowi, no tam został taki zajebisty hektar gdzieś, takiej dość zajebistej kukurydzy, że zdyszka powinna sypnąć na ziarko. No i Krzysiek chce właśnie na ziarko runąć, a mówi, po co mu aż tyle, nie, jak będzie ten. No to jeszcze tam został z hektar takiej, no takiej sobie, nie, tej kukurydzy. Więc no Piotrek ma dzwonić w sieczkarni, jak będzie miał wykoszony ten kawałek, a Krzysiek tu będzie na pryzmie, będzie widział, czy już, czy nie, to wtedy będzie. Będzie wiadomo. Lecimy ze zaraz do Krzyśka. Nie, w tamtym roku kurwa była kiszonka mniejsza i 4 zestawy. A w tym roku fakt, że było blisko. No tam też nie było źle, bo to było z tamtego kawałka. Które wtedy dłużej stali, a tu idealnie powiem ci, że się łapią. O, tam już wjeżdża jakiś fryndzior. Powiem, że tak na styku. No
Dobrze, że ten McCormick chodzi, bo tak to... No on, bo on bierze... On bierze półtora normalnego zestawu, no jak nie więcej, półtora normalnego zestawu takiego jak forsitkami oni odbierają. I tu troszeczkę tam mają zabawy. Ja ci tak powiem, od rana jest. Ja pierdzielę, już. Sobie. Dobra, idziemy zaraz do Krzyśka w Skoczyny. Dobra, to jak ty się tu mundzisz, to jeszcze przyjdę do ciebie. Dobra. Nara. Dobra. Dobrze jest! No? Dobry. Jak to zrobić? To właśnie było, wiesz, żeby nie przesadzić, żeby nie zostało, a żeby właśnie zyskać na ziarnka, nie parę noży. Kurwa, powiem ci, że pryzma... Jest, dobra pryzma w tym roku, no w tamtym na pewno ta nie była tak wysoka, a ta druga nie była aż tak długa. Z góry jedziemy. To jeszcze teraz jeden zestaw, no powiem ci, że tam jeszcze będą ze 3, 4? W zestawie jest parę hektarów. Tam jest... Ze 2, to trzeba... Ja obstawiam, że tam jest półtora, jest nie więcej. No, podłów, no. O kurwa, no naprawdę... Nie wiem co robić, czy jeszcze kosić, czy wiesz, czy... O, pod górę jedziemy. Nie dziwię się, że tata nie chciał jeździć. Nie, on, bo powiem ci, on że no... On nie jeździ w ogóle wcale, nie? On nie jeździ wcale, więc tutaj wiesz, a Marcela się pewnie by boja puścić tutaj, żeby... No. Nie, no na pewno, Marcy też wątpię, żeby nie, chciał. Nie, no to też, żeby już da wieża, no szkoda, to jeszcze jest... Wiadomo, czas, nie? Tak, fajnie to wygląda, nie? Ale powszech właśnie fajne zubijanie, bo naprawdę prezes można zapierdolić masakra. Nie, no to ta naprawdę pryzemka to jest... No ciekawe jak to sypało mniej więcej w tonach, ty, bo... Nie wiem, ale powiem ci, że zależy od pola, nie? Miałem różne pola. W tonach nie przeliczysz, bo tak, są, były suchsze. No wiadomo, nie? Były mokrzejsze. To nie przeliczysz. Ale były suchsze ładne, były suchsze gorsze. No a powiedz mi, jak z tą kukurydzą, co za jednostkę, żeś tam ponad 500 zł wtedy płacił? Była rewelacja, czy nie? Nie kupię tej odmiany, już nigdy więcej. Ale to powiedz, jaka to odmiana, żeby akurat ludzie wiedzieli? Chyba to była, wiesz, to Pionier. Nie wiem, czy 7 czy 8? 5, 6, 7. No, coś w tym stylu. Tylko 5, 6, 7. Nie kupować za żadne pieniądze. No mówię, jednostka była, no tam 500 coś dawałeś, nie? Po 600 zł. No po 600 zł za jednostkę, bo miała być zajebista kukurydza. Sami jak wiecie, jak nie ma roku... No to tak, nie była wysoka, kolby miała niezłe. No to, no, to jedynie to. No, ale no... Ale na kiszonkę na pewno się nie nadaje, nie? A to była trochę ogólnoużytkowa niby ta kukurydza, nie? To i to... Na pewno jej nie kupię w życiu. No i tak właśnie wtedy była... A 7902, to jest typowa kiszonkowa. To jest ta, co teraz cieli, czy nie? Teraz czyli dynamit, to był Weissendur. No. Bardzo ładna kukurydza, a wcześniej właśnie była 8902 Pionier, kapitalna, no ponad Jaguara, ponad kabinę, nie? No. A to była na tym ładnym kawałku pewnie tam? Na tym dużym. Na tym dużym kawałku, a no to tam. Na tym dużym właśnie. Tam jeszcze też ziemia jest lepsza troszkę, nie? No miejscami, bo tam no, znaczy, cały kawałek... Pociąganie tam w końcu, no. tak, to jest kapitalna kukurydza. Się podejmuje ten tor, potem się podejmuje decyzję, ile zostawić na to, na, wiesz, na ziarno, nie? Ty no będzie wiadomo, jak oni to przywiozą, no Piotrek ma ci dzwonić. Piotrek wtedy dzwonił, będzie wiadomo, nie? Będzie dzwonił, będziemy widzieć, nie? Nie wiem, czy nie lepiej byłoby na tamtą sypać. Tamta jest niższa, ta już jest full, powiem ci. Ale wiesz, coś, tak mi się wydaje, no. Ta już jest fajna, aczkolwiek zobaczysz, jak pojedziemy na tamtą, będzie się wydawało, że tamta jest fajna, a ta jest niższa. Tak mam właśnie, jak jeżdżę w technicy, nie? No ciekawy jest. Ale to już zostawiamy na pewno, bo skutki będzie za chwilę, ale ogarniam w dół. No. Pojedziemy tam. Zobaczymy, ja będę tam jeździć w poprzek, ile tam się wiesz, przewróci, nie? Niby ostatnio coś tam na fejsie, nie? Widziałem, jak odmierzają, miał koleś z wyciętego z trzona kukurydzy, nie? Z tego trzonka, jakiś ileś tam centymetrów, nie wiem dokładnie, powiem ci. Obliczali, ile na hektar mniej więcej masy im sypnie, nie? Wyszło 85 ton z hektara. To jest zajebiście, człowieku. To, no ale fakt, że on tam pisał, że ta kukurydza ma do 4... 60 ton hektara, że jest dużo. No, no ale to... Ale patrz, to faktycznie wiesz, że jest niżej. Wiesz, na... No. Na jakiejś tutaj tej... Tutaj muszą sypać, trzeba im powiedzieć. Powiem ci, że nawet jakby tu tą końcówkę tu więcej trochę sypnę, bo tu jest płasko, a tam jest tak już później. Później może być więcej trochę. Nie, to jest też wysoko, ale nie tak, nie tak, tak.
nawet się nie pytałem, wszyscy tam pojechali. Znaczy chłopaki ze sobą mają, ale to wiesz, to trzeba będzie teraz ogarnąć. Nie, tu mi się wydaje, żeby... Tu na tą pryzmę, tak, na razie na tą pryzmę. No to piątek będzie kościół, to przyjdzie na tą pryzmę, to trzeba pokazywać, nie? A później zobaczymy... To wiesz, ciężko utrafić, nie? Ale podejrzewam, że chyba skoszę ten hotelek, który, znaczy tam jest więcej, ale ten, który jeszcze kolana zostanie, to chyba skoszę na... Dziesiątkę, ona mi nie zginie, gdzieś tam zostanie pewnie na rok przyszły. A może przez roku będzie gorsza, tak? No, wiadomo. Wiesz, co roku teraz, no niby znowu są ptycy coś tam, że zima, ma być słaba zima, no. Ale znowu przyjdzie 3 dni mrozu i... Ale po wysokości pryzmy to w zeszłym roku, a teraz to jakby gówno do ataku. Będzie przesadzać, już pamiętam w tamtym roku, żeśmy powieczone skończyli z tym, z Bartkiem. To przecież porównywalnie to jest nic. To poszaleje. Konrado, Moreno. Konrado ma pojęcie o jeżdżeniu. Ma, chwilę z nim pojeździłem, to... I no ładnie chłopaki sobie dają radę. Powiedz mi, jak nie wiesz to, co to były za zestawy te, co New Hollandy chodziły? Nowe przy tym? Nie wiesz, jak to jest facet, który ma usługi... on ma usługi, tak samo robią usługi dla rolnictwa. No. I mieszka na tej wsi, co Piotrek nasz z tego, Kieszkarni. A. I lubił nowego 840 Jaguara, jakiś tam pokazów coś, ponad 600 tysięcy, 600 jako pokazowego, plus ponad 200 dał za kumpela. No tak. Ponad 810 dał za pokazów. Mówię, że nie Holandy fajne przyjmują. On wszystko rzekomo kupuje nowe, chociaż tylko ile rzeczy kupił, bo on fajnie tak kupił, używa tego coś jeszcze. Tak to. Praszali się do cięcia ludzie, którzy mają zaufanie do tej firmy, która już robiła. Mówię, no ile lat, już chcieli, już gołębie są, nie wiem. Tam bardzo... Dzwoni do mnie, że firmę potem może tanie, może coś, ale oni są dzisiaj, tak? Jutro może ich nie być, a później Darek może powiedzieć, aha, no, gdzie byście wtedy, jakbyście, jak tego, byście poszedli, tak? No. No mówię, no tutaj chłopacy są zaufani, bo no już ile, no piąty rok będą gołębią pana cięły? Więcej pewnie będzie, nie, może i nie więcej. Piąty, no piąty, bo czwarty nagrywam, czwarty to już piąty będzie nagrywany, rok, czyli piąty no... rok, nie co, dziku, no Piotrek gadał na sieczkarni, zaczynał dziku wtedy i jak on miał Elias, nie, Elias? To już był drugi rok wtedy? Elias był wtedy na początku i był ten... Dziku, Sławek. Nie, znaczy, próbowałem się tego, on to miał ten, Bziku. No. Bziku, no tak, jak Bziku, pamiętam, że Bziku. Z nim gadałem, no to tak. Bziku był, no to było ostry gościu, no Bziku to przecież. To ich pamiętam, to było pierwsze takie nagrywanie. A ja się Bzik był. Tak. Ale Bzik tam zdrowie mu nie pozwoliło na trenie. Mówię, co roku właśnie bujała się w tamtym roku, śmiał, że mówi... To znaczy powiem tak, że co roku są chłopaki nowe. Tylko sieczkarnia zostaje. Piątek zostaje dla sieczkarni zawsze ten sam, ale co roku jest smutny. On na początku zaczął się na wysarę, od tych Bzików, od tych Eliaszów, a co roku jest smutny. Te chłopaki są takie w porządku, ale... No wiem, w tamtym roku jeszcze Bartek był? Bartek i ten. Był ten. Jak on ma? Kurde, wyszło mi z głowy, no. Już ci mówię. Czekaj. Tak nie powiem ci. On w serkach jeździł. Czerwonych. Na samym początku to był jeszcze, wiesz to był? Ja nie wiem czemu, nie pamiętam drugiego roku. Bo pamiętam Eliasza właśnie i tego, oni później już nie jeździli, później ktoś inny. Później był Maciek? Nie, właśnie ich nie pamiętam, nie. Maciek był taki, Maciek z Tlanu właśnie. No bo podobny zajebiście. Maciek z Tlanu był później z Bzikiem. Później Bzika pogotowie wzięło gdzieś z tego. No. I dali zastępcę, dali tego. Wiesz kogo dali? Już właśnie ja, no mówię. Dali później z niego zastępcę jako pogotowie wzięło, dali tego. Gabrysia. A, Gabryś, no tak, dobra, Gabryś, to niego co pamiętam. Gabryś, co się je mięta i co się je malice. No tak, to tego to jeszcze Gabrysiu pamiętam. Był. Ja Gabryś u mnie był przedczoraj, bo jeździ na innym regacie tam pod zalubieniem. Mhm. Gabryś był. Później też, za niego, nie? No. Maciek Strano był całkowicie do końca tam na tamtym macie, nie? W tamtym roku. Za Bzika, nie? Później jeszcze właśnie był Bartek i był... Damian Ploch, o! Damian Plochu. Ploch był. Plochu właśnie teraz jeździ na sieszkali już. O, awansował. A, takie buty. W sieszkarni.
na Pelaszyczkarką. A bujała nie wiadomo gdzie tam. A bujała na większym zestawie jeździ Bartek. No to on tak tamtym roku mi już mówił, że ma tak właśnie ten i tak, później jak się widzieliśmy. Na większym zestawie jeździ tam. I później jak się z nim widziałem na życie, z tego to pamiętam też jeszcze mówił wtedy. No, na większym zestawie jeździ Bartek. A, no to chłopaki poawansowały trochę, no to dobra. No ci co już miałem pojęcie, to daj, przyjdą na rok, to są na rok, tak, a przyjdą na wiedzę, no daje na tych, co są, mają pojęcie, jeszcze na większych, nie? No tam, tam ładne zestawiki, te duże są, o. Jak w górach, nie? No, jedzie największy zestaw, powiem ci dobrze, że jest tą kronką, bo kurde, ciężko by mieli to odbierać. Ciężko, powiedział, że na tym to nadrobi im półtora rozrzutnika takiego dobrego. Tak, to wygląda i to właśnie, no. Że kronka jeździ i kronka włożyć, nie? No, fajnie się radzi, tym mówię, ładnie. Za asfaltu daleko włożyć, wiesz, jest. Ja swoje różki nie włożyłem wcześniej, ale to też raczej zdążało i nie zdążało. Trzeba będzie mu pokazać, żeby tam... Nie, tu jechał właśnie. Tam już chyba... Czy tamtą stronę jeszcze je sypnie? Ale nie, potem chyba. Tak mi się wydaje, że powinien sięgnąć... Żeby wyrównał... ...po tej stronie. Tu, nie? Ale... Tu, że pod końcem dużo wysypał. Ta się też wydawała, patrz, zobacz, niższa, ale... Jak ją ujeżdżamy, wcale nie jest niższa dużo. Wiesz co, tamta jest bardziej równiejsza, bo... Może wąższa. No. Mniej się rozsypała. Może tak, bo tam, widzisz, tam podjedziesz i chwila, moment... My nie masz będziemy już... rządzić, odrządzenia pan jest. Kierownik idzie za mnie, pokazuję wam. Ja nie zapomnę, jak tamty roku ten... No! Ziomek! A jak kurwa tak. Na pasach startowych na lotnisku, tu lewa, ten prawa, tego idzie. Ja ostatnio chciał przecinali tą saladerę, no. Łączenia, bo pozwolili ciąć tą 40 do soli koszarkę rotacyjną, załączył, patrzył konkretnie koło, co się dzieje, telefon i się kręcił jak nie. Na YouTube. On to dobry był, dobry. Zobaczcie jak się kurzy, no susza u nas dawno nie padało i to bardzo dawno. No. To mam to będzie pokazać bliżej kamery, nie tylko z GoPro. No, to no, będzie widać. Ten kurz leci do dwie miejscowości obok. No przecież u Jarka byłem chwilę tak na schodkach, słowem ja i tak nie patrzyłem, że on już jedzie, nie? A Jarek mówi albo wchodzisz, albo wychodzisz i tak, no dobra, to ja idę dalej ponagrywać, nie? Zamknął drzwi, a tamten kurwa przejebał. O, dzwonią. Pocięcie komory. Czyżby skończyli? A, albo... Albo Piotrek się skończy, ale chyba za szybko. Nie, bo tam, no możliwe, bo tam była mniejsza, to gorsza. No i jak widzicie, robota tu idzie. A, słońce przyjebało. No będziemy wysoko robić. Wysoko, krótko, wysoko, wysoko. Spierdalamy stąd chyba. Tam już chyba nie. Tam już chyba miało nie być. Jeszcze? Ale jak tam jeździ, to chciałem tu opuścić. Patrzcie, kurwa, to jeździ. Tamten to jest. Poszli. No idealnie, czy trochę wyższe i za dużo by Krzysiek wadził obciążnikiem. Tym to jest zakręcony, pokazuję mu, że tam, tam przyjechał tu. Trzeba mi się pokazać, żebym za tą zobaczył, ale ta zorka wysoka jest. No ja mówię. No to już koniec moim zdaniem. Akurat teraz dobrze, że jeszcze może i sypną, bo się wyrówna z tamtym. No. Bo tam sypnął jeden rozrzutnik. Tu już jest koniec. Tu już jest. Tam trzeba walić, ja teraz zobaczymy ile jeszcze uchną. Jak nie wygląda, to już dobrze, tam tak na koniec. Zobacz, jak przyjechać patrz. Dobra, zobacz, że złapały. Bo jak normalnie, kurwa, pod Karpacią, kurwa. Dobrze, jest się gdzie złapać. No, ja tu nie wszystko powylatywało tam gdzieś. Puszki od piwa, co żeby skrywa jeszcze raz tego. Opa, kurwa. Chyba z drzwi. To się wszystkie wysypali. Coca-Cola wyleciała. No to pan palc jedzie, bo ja pierdolę. A się fotel kurwa przestawiasz. A myślę teraz sześciotką to gdzieś. Nie, no to nie.
nie ma takiej możliwości, tylko to tu jest rad w ogóle padł, jak my jedziemy pan. Ty no to w ogóle jest... to jest kutas, ale w dużo coś dzisiaj ma. To jest nic, powiem ci, na necie widziałem. Pan. Poczekaj, poczekaj, bo tu Jarek jedzie, to... To jest koleś na necie, nie? Że pryzma, to tak jak ty stoisz... Nie, to może tak jak od Eternit jak jest, nie? Tak była uwysypana, nie? Taka wysoka. Co, pokrzeć nie był? I kurwa, nie, ona później miała taki spadek, nie? I on zjechał po tym. Tylko, że kurwa, dar tym, bo on chyba przodem zjeżdżał, jak się nie mylę, albo tyłem. Jak za dużo to już... Dariusz obciążnikiem ty po tym, nie? Zaczął wysypać. Tak, to jest agregat chyba dobry, ma coś, nie powiem, że to rozwie dalej. To on pewnie teraz będzie cofał? Też powinien rozwiewie. Pa, no to jest to najba zakręt. Człowiek jest wyciągnięty do tych kurwa gór i pa, gór, kupa, dobra. Jak w dobrym momencie rewers pierdolny, to jeszcze cię ulatujesz, a tak to leci w dół, kurwa. O, nie, do tyłu dobrze, bo wiadomo, większy. Większe koła to jest. Co on kurwa wyczyniał, żeby pojechał, chyba że już koniec? Nie, nie, on powiedział, że teraz co, wtedy chciał jechać pewnie. O, cyk. O! Ty, a żeby młotek, ten młotek nie wybił szyby. Weź go tam ogarnij. Czekaj, jak go winę w ten. W razie kurwa poleci. A, naprawdę wszystko lubię, ale to jest naprawdę wysoko. Rosa co nabiera. My sobie jedziemy po... Nie, cuduje, cuduje, żeby przejechał. Chyba też się odpuścił. A, no, przez telefon to gada, ty. Kurde, ja to nie mogę tego czego rozrywała, wiesz? Ooo! Puść mi po spady wali. Mam nadzieję, że tam ci wierzą, że już na to by zrobił na tam. Jak coś. No trzeba będzie teraz, jak będzie któryś miał, trzeba iść pokazać. Na tamtą pryzmę tylko. Już tu koniec. O, a i sobie, pa, normalnie kurwa, to by rękła będzie, bo będzie lecz. Jak pokemona, kurwa. Pa, i jedziemy. Kurwa, nie masakra, jakaś... Nie. Jak nic nie spadnie na szybę, to się nie wybije. Nie no, ale to wszystko się... Oczywiście wszystko jest wysuntane, ale dziś pokać puszka szlinda, bo przecież trafić się tam. Nie, dobrze ten młotek, powiem ci, tu ta szmata leżała na nim, bo by wyjebał tą szybę pewnie. Pa, 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 pa. A co, muszę się pasalić. Ja, mówi kurwa, to ja w tą stronę jeżdżę. Ja pierdolę, po prostu. Idę chyba aż po kamerę, nie? Zobacz, jak to jest mojego szmasakra pod górę. Synogram. Jeszcze później w drugą stronę będziesz miał też miód? Wiesz, no, z powrotem. Na spokojnie się to przypiątajesz przed objęciem. Jeszcze raz ją patrzę w tą stronę, w którą właśnie jedziemy. Tu jest łóż, tak wiesz, lepiej dobita, to lepiej wiesz. Ziemią przykrywasz? Ziemią. A Roman koparką przyjedzie. A. No to tak. A co tu zrobisz? Super. Ma, ma. Normalnie trudno. Crossover. O, sąsiad co on tam robi? Nie wiem, aczkolwiek... To co się niesie mi? Sadzarka? Nie no, co to? Nie wiem co on tam ma. Ma te 30. Dobra, idę po kamerę jeszcze raz. Ale sobie jako nowego, nie? No. No właśnie podjeżdżamy teraz, nie? I zda, bo to nie wiem, czy prawo, nie? Co zapalić? Nie mogę. Bo no się przechyliło nie, i... Nie, nie. Lewet nie włączony. Do przodu. Myślałem, że się tak... zapalić. Myślałem, że się tak przechylił, że nie, na paliwa. Rewet nie włączony do przodu, miałem już nie czas zapalić. Rewet go teraz gasił. No. Na przykład, nie? No. Nie, bo się rewet włączony, nie zapalić. Nie zapalił. Dobry ciąg, co tu się dzieje? Nie dobra, sobie. Lecę po kamerę i idę ponagrywać trochę. O, się w kolano zajebałem. Oła, zajebala. Zajebala. Czekajcie, ja mam 1,79 m. Oła. To pryzma będzie miała z 1,50 m. Nie, nawet nie. Gdzie 1,20 m?
1,50 m może być w niektórych momentach mieć. A już dobrze, tam wjeżdżają. Idziemy po kamerę, żeby mi Marcel linią nie rozjechał. Spokojnie. Spokojnie. Tam, taram, tam. Jak zając się nagrał, tu jak chciałem. Ten, jak cieli tam kukurydzę, sarnów ile wyskoczyło. No. I to taka jedna młoda, ze cztery takie większe. Co gazuje? Jeszcze parę ujęć akurat sobie złapiemy.